Polskie Radio Chicago, Telewizja Pol Vision, Dariusz Mioduski, prezes Legii Warszawa. Jak Legia radzi sobie? No, ten sezon do zapomnienia. Mam nadzieję, że się bardzo szybko skończy i będziemy mogli rozpocząć następny. No, ale tak jak mówię, po 8 latach, 6 mistrzostw i 2 wicemistrzostwa, no, można mieć słabszy sezon. Wykorzystujemy to po to, żeby, jak to się mówi ładnie po polsku, zresetować się. Czyli wrócić trochę do fundamentów, popatrzeć na to, w jaki sposób wyciągnąć wnioski z tego, co się stało i iść do przodu. Panie prezesie, pan tutaj jest w New Jersey, ogląda tych młodych polskich piłkarzy. To jest pomysł na to, żeby ściągać młodych zawodników do Polski? No jasne, tylko trzeba pamiętać, że to nie są projekty, które są na dzisiaj i teraz i jutro już będzie nowy Lewandowski, który zaistnieje i tak dalej. To są projekty, które trwają lata i często kibic nawet nie docenia tego bardzo, ale to są takie projekty jak nasz Legia Training Center, który wybudowaliśmy i oddaliśmy do użytku 18 miesięcy temu. To też był projekt, na którym pracowaliśmy parę lat. On tak naprawdę przyniesie korzyści też dopiero za ileś lat. I ten projekt tutaj jest podobnym projektem. No właśnie, bo Wistula Garfield, Legia Warszawa razem. To jest nowy pomysł. Tak, no my... Ja od wielu lat myślałem o tym, zawsze właściwie myślałem o tym, w jaki sposób Legia powinna zaistnieć również w Stanach. Wiadomo, że mamy tutaj naszą diasporę i wiadomo, że mamy wielu kibiców i chcieliśmy w jakiś sposób również jako Legia być w Stanach. Tak? I szukaliśmy różnego rodzaju możliwości, organizowaliśmy takie kampy różnego rodzaju, letnie czy zimowe. No i w końcu trafiliśmy na partnera, który ma podobne wartości, który myśli w podobny sposób i który ma również pomysł na to. Także, a to, że istnieją przez 70 lat, to znaczy, że coś robią dobrze. Prawda? A piłkarsko, jak pan ocenia to, co się dzieje teraz w polskim futbolu? Mamy awans na Mundial do Kataru. Gdzieś tam te klubowa piłka, tak sobie, prawda? Wydaje mi się, że tak wszyscy myślą, ale klubowa piłka od paru lat idzie naprawdę do przodu. Okej, jeszcze nie mamy tych wyników, powiedzmy, w europejskich pucharach, które byśmy chcieli mieć, ale one przyjdą, bo widać, że poziom piłki klubowej w Polsce rośnie. Kluby stają się coraz bardziej profesjonalne, inwestują również w szkolenie, w młodych zawodników, w swoją infrastrukturę, know-how i to czuć, że jakość tej piłki idzie w górę, także bo pan ma doświadczenie amerykańskie, prawda? Czyli to można przenieść na polską piłkę? Oczywiście, znaczy każde doświadczenie można wykorzystać w jedną stronę i w drugą stronę i mi się wydaje, że w ogóle w sposób, w którym konsumowany jest sport idzie trochę w stronę również tego, jak to się dzieje w Stanach. Trochę mam nadzieję, że to nie pójdzie w całości w tą stronę, bo ja lubię ten urok i atmosferę europejskiej piłki. Także mam nadzieję, że to będzie takie trochę wyważenie obu światów, ale to sądzę, że dokładnie idzie w tą stronę i, no i my jesteśmy częścią tego. Czyli Legia za rok mistrzem. A tak, zdecydowanie. Dziękuję bardzo.